Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie i panowie senatorowie. Postaram się po tych gorących tematach i punktach przejść do sprawy i do ustawy, na którą chyba wszyscy oczekiwaliśmy i oczekujemy. I chciałabym przedstawić tą projektowaną ustawą, która jest realizacją prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ma na celu dostosowanie prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2012 roku, który stwierdził niezgodność artykułu 2 punktu 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej z konstytucją. Trybunał orzekł, że artykuł 2 punkt 2 ustawy rekompensacyjnej w zakresie, w jakim uzależnia prawo do rekompensaty od zamieszkiwania w tym określonym dniu, czyli w dniu 1 września 1939 roku, na byłym terytorium Rzeczpospolitej, narusza gwarancję płynącą z artykułu 64 ustępu 2 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Zakwestionowana przesłanka domicylu, czyli miejsca zamieszkania z artykułu 2 punktu 1 ustawy rekompensacyjnej, a więc wymóg zamieszkania na byłym terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie przed, nie po, ale dokładnie w tym dniu 1 września 1939 roku została przeniesiona z ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego. A jej pierwowzorem było stwierdzenie zawarte w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 1991 roku. Co ważne, jej interpretacja w przeważającej liczbie rozstrzygnięć zapadających w oparciu o pozostawienie, o postanowienie ustawy rekompensacyjnej odwoływała się wprost do współczesnej definicji miejsca zamieszkania. To jest artykuł 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny. Jedynie w nielicznych wyrokach sądów administracyjnych prezentowane były odmienne stanowiska, uwzględniające ustawodawstwo międzywojenne, które dopuszczało posiadanie kilku miejsc zamieszkania. Niemniej trzeba podkreślić, że na ogół w orzecznictwie fakt wyjazdu z tak zwanych kresów wschodnich przed 1 września 1939 roku, na przykład w związku ze zmianą pracy, traktowany był jako równoznaczny z przeniesieniem centrum życiowego danej osoby i rodziny, a w rezultacie także jej miejsca zamieszkania. Notabene taki właśnie sposób interpretacji warunku zamieszkania w dniu 1 września 1939 roku na byłym terytorium Rzeczypospolitej stał się powodem negatywnego rozstrzygnięcia o prawach osoby, która zainicjowała to postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Uwagę również zwraca swoista niekonsekwencja w podejściu do zjawiska repatriacji. Cezura czasowa została bowiem przypisana tylko do jednego wymiaru, czyli zamieszkiwania na kresach wschodnich przed przesiedleniem na obecne terytorium Polski. Tego rodzaju ograniczenie nie towarzyszy aspektowi związanemu z zamieszkiwaniem w ostatnim miejscu zamieszkania. Nie jest to wszakże przypadkiem, jako że inicjatywa podjęta w tej mierze spotkała się ze stanowczą krytyką Trybunału w wyroku z 15 grudnia 2004 roku. Jeszcze większe wątpliwości budzi tak zwany test konieczności. Przesłanka domicylu, czyli miejsca zamieszkania w analizowanej postaci nie była początkowo uważana za niezbędne kryterium przyznawania rekompensat. W szczególności nie wynikała ona z układów republikańskiej, a w przywołanej wcześniej uchwale pełniła rolę raczej dookreślającą i nie stanowiła o istocie wnioskowania Sądu Najwyższego. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jeżeli chodzi o naszą komisję, która miała, nie ukrywam, nie lada orzech do zgryzienia, albowiem za tą ustawą kryją się niezbędne duże środki finansowe. Niemniej
Przyjęliśmy jednak taką zasadę, że czas najwyższy, żeby państwo polskie zaczęło realizować swoje zobowiązania. Kierowaliśmy się również tutaj sprawą Broniewskiego przeciwko Polsce przed Trybunałem w Strasburgu, który wyrokiem z 22 czerwca 2004 roku stwierdził również naruszenie artykułu 1 protokołu 1 do konwencji i zobowiązał nasze państwo polskie do przyjęcia stosownych środków prawnych oraz wdrożenia praktyk administracyjnych celem zapewnienia realizacji prawa własności w stosunku do wszystkich, podkreślam, wszystkich zaburzan lub przyznania im w zamian równorzędnej rekompensaty zgodnie z zasadami ochrony praw własnościowych. I tutaj zacytuję może stanowisko państwa polskiego, który zawierając ugodę ze skarżącym zadeklarował, że między innymi, że zintensyfikuje działania, aby uczynić nowe ustawodawstwo dotyczące zaburzeń efektywnym oraz polepszyć praktycznie funkcjonowanie mechanizmu przewidzianego dla zapewnienia rekompensaty, wliczając w to procedurę przetargów i wypłaty z funduszu rekompensacyjnego. Tekst opublikowany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Można zatem postawić tezę, że propozycja objęta artykułem 2 ust. 2 projektu wychodzi naprzeciw zobowiązaniom prawno-międzynarodowym Rzeczpospolitej Polskiej i składanym przez jej przedstawicielom obietnic. I proszę państwa, podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej zostały przyjęte zmiany o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ale dotyczy to artykułu 1 punkt 1, artykułu 2 punkt 1, 2 i 3. Niemniej po rozmowach między innymi z przedstawicielami wniosków i propozycji zmian w tej ustawie, bo jeszcze raz przypomnę, że ta ustawa, że tak powiem, ona cały czas żyła i cały czas zastanawialiśmy się, w jaki sposób najlepiej tą ustawę zmienić i przygotować, żeby ona mogła wreszcie zafunkcjonować w pełni. I w dniu dzisiejszym będę chciała złożyć poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Niemniej tutaj chciałabym przypomnieć, że po pierwsze, do 31 grudnia 2008 roku, bo od tego musimy wyjść, obowiązywała ustawa występowania do wojewody o rekompensaty. Zgodnie z tym zawitym terminem mogli zwracać się wnioskodawcy z wnioskami do wojewodów, ale z obowiązującym wówczas przepisem o obowiązku tego domicylu, czyli obowiązku zamieszkiwania na tym terenie w dniu 1 września 1939 roku. W związku z tym postanowiła nasza Komisja Ustawodawcza, Komisja Praw Człowieka, Praworządności, Komisja Gospodarki i Komisja Ustawodawcza, której jestem sprawozdawcą, o przyjęciu poprawek do ustępu pierwszego. Ustęp pierwszy dotyczył właśnie osób, które złożyły wnioski do wojewody i sprawy zostały zakończone w obowiązujących wówczas przepisach i wówczas one były po prostu niekonstytucyjne z mocy prawa. Mówię o zasadzie domicylu. W ustępie drugim natomiast, skoro ustawodawca źle
zapisał jednak prawo, termin już upłynął do składania wniosków, to dajemy szansę i możliwość składania wniosków o rekompensatę, bo do tego zobowiązuje nas zasada zaufania do państwa prawa. I tylko jeszcze raz podkreślę, dotyczyć może to tylko i wyłącznie osoby, które oceniane pod kątem czy według zasady domicylu. I proszę państwa, w związku z tym, panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałabym przekazać właśnie poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej w Polsce. W artykule 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: osoby, którym odmówiono potwierdzenie prawa do rekompensaty z powodu niespełnienia wymogu zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 roku na byłym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Pani senator, przepraszam bardzo, ale teraz pani marszałek jest sprawozdawcą komisji 3. Proszę przekazać to sprawozdanie z posiedzenia moja komisji. To jest moja teraz poprawka. Tak, to jest moja poprawka. To nie teraz, to później. To później, tak, to później tak, w debacie. Tak, tak, że teraz bardzo proszę, bo będą pytania, a później bardzo proszę tą poprawkę w odpowiednim momencie. Tak. Ja mogę ją już teraz przyjąć, ale to nie jest moment. Ma pan rację, panie marszałku. Także bardzo proszę teraz opowiedzieć o komisjach, o wnioskach komisji, o głosowaniu. Przejdziemy do pytań. Tak. W związku z tym trzy komisje, o którym pan marszałek wspomniał, to jest Komisja Ustawodawcza, Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, wnosi o zostały przyjęte, informuje, że zostały przyjęte poprawki w artykule 1, w artykule 2 i czy mam przeczytać? Tak? Przeczytamy. Artykuł 1. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 2 punkt 1 otrzymuje brzmienie. Punkt 1. Był w dniu 1 września 1939 roku obywatelem polskim, miał miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów obowiązującej w tej dacie na byłym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz opuścił to terytorium z przyczyn, o których mowa w artykule 1 lub z tych przyczyn nie mógł na nie powrócić. Artykuł 2. Punkt 1. Osoby, którym odmówiono potwierdzenia prawa do rekompensaty z powodu niespełnienia wymogu zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 roku na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania. Przepisy dotyczące wznowienia postępowania, o którym mowa w artykule 145a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz artykuł 272 paragraf 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku, prawo o postępowaniu... Przepraszam bardzo, pani senator. Jeśli można, bo w ogóle pani senator, nie słychać panowie tak głośno rozmawiacie. Przepraszam bardzo, proszę o ciszę. Ja już się zdążyłam tak przyzwyczaić. Nie, ale to przeszkadza na pewno, także bardzo na pewno proszę przeszkadza. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio z tym, że termin na zgłoszenie żądania postanowienia wznowienia postępowania wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Punkt 2. W terminie określonym w ustępie 1 osoby, które nie złożyły wniosku w terminie, o którym mowa w artykule 5 ustęp 1 ustawy zmienionej w artykule 1, mogą wystąpić o potwierdzenie prawa do rekompensaty, jeżeli wykażą, że na ocenę spełnienia przez nie wymogu zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 roku na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają wpływ zmiany dokonane niniejszą ustawą. Punkt 3. Przepisy ustępu 1 i 2 stosuje się
odpowiednio do spadkobierców, o których mowa w artykule 3 ustępu 2 ustawy zmienianej w artykule 1. I oczywiście artykuł 3 ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jeszcze raz przepraszam za to, że tutaj naruszyłam. Niech pani senator nie zasady i bardzo proszę o przyjęcie w imieniu tych trzech komisji dziękuję bardzo, ustawy wraz z poprawkami. Dziękuję bardzo.